Czym jest hostia? Dla ludzi, którzy we mnie wierzą, dałem znak, aby ułatwić im spotkanie ze mną. W tym znaku ja jestem. Przychodzę, gdy wołają. Muszą wierzyć, choć nie widzą, choć ukrywam się pod postacią opłatka i wina. Dlaczego? Próba życia oparta jest na wierze. Trzeba ufać memu słowu, choć oko nie widzi i ucho nie słyszy. Wiara musi być większa niż możliwości ciała i zmysłów. Musi je przekraczać. Wówczas jest rzeczywiście wiarą. Na takiej można budować. Poza tym trzeba zgodzić się na ludzką małość, niedoskonałość, nieudolność. Ciało ogranicza. Nie pozwala na dostrzeganie i poznawanie prawdy. Prawdę mogę tylko ja ujawnić przez moją łaskę. Im większa ufność, tym większe łaski. Prawdę dosięga się umysłem, a jeszcze bardziej sercem. Gdy będziesz pragnąć i ufać, przyjdę i otworzę oczy twojej duszy. Wtedy poznasz i zachwyci się twoje serce. Co się dzieje podczas przeistoczenia? Przychodzę w otoczeniu aniołów, chwalę mojego Ojca i składam swoje ciało na ołtarzu ofiarnym. Tak jak zapowiedziałem podczas ostatniej wieczerzy i jak uczyniłem na Golgocie. Składam je w otoczeniu ludzi i pragnę, aby wraz z moją ofiarą złożyli na ołtarzu swoje serca, swój los. Pragnę, bym nie był tam sam, jak na Golgocie. Tak często stoją i patrzą. Tak często kapłan rozrywa moje ciało z obojętnością Rzymianina, który mnie przybijał do krzyża. Powiedz im, aby nie zadawali mi bólu swoją obojętnością, aby dotykali mnie swoim wzrokiem i swoimi rękoma z większą delikatnością i zrozumieniem. Ja dla nich ciągle oddaję siebie na Golgocie ołtarzy. Ja to wszystko widzę i wszystko czuję. Czym jest Komunia Święta? Uwielbieniem, jakie składam Ojcu w Twoim sercu, w Twojej duszy. Powinnaś w tym uwielbieniu uczestniczyć świadomie. Powinnaś włączyć się swoją ofiarą do mojej. Z całej mocy swojej i ze wszystkich sił. Tak przyjęta komunia jest wspólnotą ze mną w ofierze i uwielbieniem Boga Ojca. Przemienia duszę i daje moc moją.
Podczas mszy świętej odczułam tak wyraźnie Twoją dobroć, delikatność, czystość. Ogarnęła mnie Twoja subtelna miłość, a jednocześnie zobaczyłam własną prymitywność i prostactwo. Ileż razy moje zachowanie wobec Ciebie jest grubiańskie. Chcę także i to zmienić w Tobie. Objawiam Ci prawdę o Tobie. Nie jesteś gorsza od innych. Taka jest prawda o każdym z Was. A jednak kocham Cię miłością doskonałą. Pragnę obdarzać i uczynić moim współpracownikiem. Niesamowite jest to zestawienie Twojej wielkości, świętości i doskonałości z moją małością i brudem. Zupełnie niepojęte. Widzisz, ponieważ jestem doskonałością, pragnę Twojej słabości i małości i Twojego bezgranicznego oddania. Zawierz mi we wszystkim. Sama przecież nie możesz nic, a ja chcę dla Ciebie wszystkiego, wszystkiego, co najlepsze. I mogę Ci to dać, jeśli zechcesz, jeśli powierzysz mi całkowicie swój los. Pragnęłaś mnie poznawać. Spełniam to Twoje pragnienie. Poznając mnie, poznajesz jednocześnie siebie. Ból, jaki przy tym odczuwasz, jest bólem oczyszczającym, bo poznajesz prawdę. Cierpisz, jednocześnie jesteś szczęśliwa, bo dotyka Cię moja miłość. Poznałaś tajemnicę jedności cierpienia ze szczęściem. Zatopienie we mnie wszystkiego, co w Tobie małe i niedoskonałe. Poznałaś źródło uświęcania człowieka. Uświęcania przez cierpienie. Radość i upojenie cierpieniem w zjednoczeniu ze mną. Ofiara to rany, to zgoda na przyjęcie ran. I nie dziw się, że odczuwasz to, co ja odczuwałem w obcowaniu ze światem. To, co odczuwałem wtedy, odczuwam dziś w ludziach, którzy mi się ofiarowali. Ofiara jest jedna, ta sama, którą ja złożyłem. Ta sama, którą ja złożyłem, składasz Ty. Te same są rany. Uczestniczysz w moim misterium życia i śmierci. W moim misterium ofiary. Trzeba, abyś stała się wyjałowiona ze wszystkiego, jak opłatek, który stanie się hostią gotową do konsekracji. Trzeba, abyś była tak naga, tak prosta i tak biała, pozbawiona jakiegokolwiek zabarwienia sobą czy światem. I tak bezwolna wobec mnie jak rzecz. Wtedy odmówię moje błogosławieństwo nad Tobą i będzie przeistoczenie. Ja Ciebie będę konsekrował, abyś była dla innych jak hostia. Nie ochraniaj siebie.
pozwól się zniszczyć i zużyć jak hostia w Komunii Świętej, jak ja na Golgocie, abym ja, żyjąc w Tobie i ofiarując się w Tobie, zmartwychwstał i żył w nich, w tych, którym pozwolisz, aby czerpiąc z Ciebie, unicestwiali się w Twej doczesności istnienia. Prawdziwa komunia to umieranie dla świata, by żyć dla wieczności, by dać życie innym. Komunia człowieka z Bogiem to przeistoczenie. O ile jest to komunia prawdziwa, niepozorna. Ja przyjąłem komunię z Tobą i z każdym, gdy stałem się człowiekiem. I jestem, abyś Ty przyjęła komunię ze mną. Nie tylko tą zewnętrzną, ale komunię duszy, serca, umysłu, ciała, wszystkiego, czym jesteś. Komunia człowieka z Bogiem to miłość oblubieńcza. Jedno. Zmartwychwstanie do życia w Bogu. Niech w Twoim sercu trwa nieustająca uczta miłości. I zapraszaj na nią wszystkich, którzy się źle mają, aby miłość moja ich uzdrowiła i aby ucztowali ze mną w radości na wieki. Ja jestem miłością. Moją naturą jest miłość, a moim pragnieniem miłowanie. Dlatego was, ludzi, stworzyłem słabymi, bezsilnymi istotami, potrzebującymi mojej miłości. Chcę wam dać wszystko. Wy tylko otwierajcie swoje serca i bierzcie. Im więcej weźmiecie, tym większa będzie moja radość. Tak wiele mam do rozdania. Przychodźcie do mnie wszyscy. Pragnę was oczyścić i uświęcić, dzieci moje ukochane, zrodzone z miłości i dla miłości. Moja miłość jest nieograniczona i nigdy się nie skończy. Wszystko, cały świat i każdy z was oddycha moją miłością i dzięki niej istnieje. Moja miłość jest życiem. Wasze życie to moja miłość w was. Kontemplując moją miłość, kontemplujcie moją miłość i adorujcie we własnej duszy i w duszach braci. W każdym z was jest złożony najświętszy sakrament miłości. W głębi waszej duszy jest miejsce święte. Monstrancja, w której jestem żywy i prawdziwy. Stamtąd do Ciebie mówię, tam odczuwasz moją obecność w chwilach skupienia. Stamtąd ogarniam Cię i karmię Twoje serce. Pozwól mi wyjść z monstrancji Twojej duszy. Pochłonąć Cię całą i przemienić, abyś cała stała się monstrancją. Twoje ciało, Twój umysł, Twoje serce. Aby wszystko było dostępne i abym wszystko wypełnił sobą.
a potem będę Cię przemieniał w hostię ofiarną, by złożyć się na ołtarzu świata. Niech Twoje życie stanie się ofiarą świętą i doskonałą, abyś wraz ze mną złożyła je Bogu Ojcu z miłości za braci, którzy są słabi i nie potrafią kochać. Cóż ja mogę? Ty będziesz hostią bezwolną, zdaną na ręce kapłana. Ja jestem kapłanem. Ja sprawuję mszę świętą Twojego życia. Przylgnij do mnie zupełnie i nie myśl nic, i nie mów nic. Wchłaniaj miłość. Wsłuchuj się, jak pulsuje moja miłość w Tobie. Wsłuchuj się i patrz. To jest kontemplacja. To jest modlitwa. To jest rozmowa ze mną. To jest przenikanie mojej miłości. To jest przeistoczenie, abyśmy się stali jedno. Nie jest możliwa służba ludziom w duchu Ewangelii bez karmienia się mną w ciszy serca. Kochać Boga to znaczy pragnąć i czynić wszystko, co możliwe, aby rozszerzało się Królestwo Boże na ziemi. Kochać bliźniego to nie znaczy pragnąć jego bliskości i tego, by zaspokajał Twoje potrzeby i pragnienia. Lecz to znaczy troszczyć się o jego zbawienie i świętość, okazując mu pomoc i dobroć oraz przynosząc ulgę w trudach i cierpieniach codzienności.